Hejka, witam Was w dzisiejszym odcinku. Jak wiecie, tydzień temu nie było filmu i właśnie sobie przypomniałam, że muszę powiedzieć, że dzisiaj nie będzie filmu, bo dzisiaj powinien wyjść film, ale nagrywam dla Was ten film, ponieważ dzisiaj robimy room makeover. Ja już mój pokój przemeblowałam, zaraz Wam to pokażę i już zamówiłam nowe rzeczy do tego pokoju, w tym jeden nowy mebel, więc lecę Wam pokazać pokój i już Wam mówię dalej. Więc tak teraz wygląda mój pokój. Mam bałagan, nie będę Wam pokazywała krzesła. Dlatego, bo wiecie, życie w remoncie to nie życie, że tak powiem. Jak widzicie, tutaj miałam biurko i już go nie mam, a tutaj była toaletka, a teraz toaletka jest tam. Jak widzicie, zrobiłam tutaj właśnie przemeblowanie i już Wam mówię resztę. Więc jak widzieliście, zrobiłam przemeblowanie i nie mam biurka w pokoju. Moje biurko było nieszczęsne i ja też dla Was jak nagrywam. I chciałabym na przykład nagrać Get Ready With Me, ponieważ dużo osób mnie o to prosi, to tutaj, gdzie tutaj mam teraz toaletkę, obok okna, widzę wszystko i mam dobre światło, natomiast tam było strasznie słabe światło do nagrywania czy malowania się rano, a tam sobie zrobię świetny kącik taki, gdzie będę miała biurko, zamówiłam też, już Wam powiem, że półkę, właśnie dzisiaj zamówiłam też rzeczy z IKEA i w tym filmiku na pewno będziemy otwierać tą paczkę właśnie z IKEA, te meble składać, a więc mój styl pokoju też się zmieni, ponieważ z takiego różowego będę przychodziła do bardziej takich neutralnych kolorów, takich jak biały, szary, czarny, ale też różowy, jakiś może zielony, wiecie, takie bardziej clean girl vibe. A więc na pewno zmienią się plakaty, już mam nawet nowe, ale to Wam pokażę już później, jak złożymy to biurko, ponieważ plan jest taki, że w czwartek ma przyjść ta paczka, dzisiaj mamy wtorek, dziadek przyjedzie i mi złoży, a ja za ten czas będę, wiecie, wszystko wynosić z pokoju, moje książki, aby zrobić taki full pust pokój i wszystko później organizować. Mam nadzieję, że spodobał Wam się taki typ filmiku i... Tak, to chyba tyle ode mnie. Myślę, że zobaczymy się już w czwartek, jak przyjdzie mi ta paczka, bo chyba powiedziałam wszystko, co chciałam, a jak nie, to na pewno Wam dopowiem. Więc widzimy się w czwartek. Okej, a więc witam Was w czwartek. Mi już, jak widzicie, przyszło biurko, półka i te rzeczy. I teraz sobie otworzymy te rzeczy, a biurko będziemy składać już później. Ja już zaczęłam w ogóle wykładać rzeczy. Jakby na przykład jak były na toaletce, zostały mi tylko w sumie książki i kwiatki Lego, ale to też jutro pójdziemy na zakupy, ale teraz przejdziemy do odpakowania paczki. Jest ona dosyć spora, jak możecie zauważyć. Wchodząc do pierwszej rzeczy, to mamy poszewkę na poduszkę zwykłą, taką białą. Ja właśnie chciałam sobie kupić taką zwykłą białą, bawełnianą. Poszewka na poduszkę to jest 100% bawełna. I tak, wchodząc do kolejnej rzeczy, mamy także opakowane, aby nic się nie stało. Nie wiem trochę, jak to otworzyć teraz. Szczerze mówiąc. O dobra, już wiem. Jest to taka zwykła szklanka przezroczysta, ale ja mam właśnie taki model, tylko niebieskie, a chciałam mieć taką przezroczystą, więc mam taką i kupiłam jeszcze do tego takie szklane sumki i będę mogła sobie pić wodę. Ostatnią taką mniejszą rzeczą jest lusterko. To jest takie lusterko, abym miała do toaletki, ono jest takie srebrne i później je sobie złożymy. I największą rzeczą mamy lampkę. Ja ją bardzo chciałam. I to jest ta taka viralowa z TikToka. Mogliście ją widzieć i to jest taka jakby kula. Ale to na razie wraca do kartony. I zapomniałam jeszcze sremka na zdjęcia. Ale ona jest na samym dole, więc nie będę jej teraz wyciągała. Później Wam ją pokażę. To był taki szybki haul. I teraz to wkładam, żeby nie robić tutaj za dużego bałaganu. I lecę dalej robić i później będziemy składać biurko i wszystko organizować. Okej, a więc nie odzywam się do Was, ponieważ dziadek mi składał to biurko. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tak to teraz wygląda i mam jeszcze tutaj taką półkę. Ta ramka tam za bardzo nie pasuje, ale coś wymyślę z nią. I wszystko już raczej będę jutro układała. Dlatego, bo teraz jest trochę późno i idę jakby... się umyć, bo muszę się jeszcze pouczyć, ale pewnie tam pootwieram jakieś rzeczy. Niektóre jeszcze poukładam, ale to już Wam pokażę jutro, więc widzimy się jutro. Hejka, ja już się widziałam z Wami długo, już po nagraniu wcześniejszych fragmentów filmu.
Dzisiaj jest publik tego filmu, a ja nie dokończyłam, nie pokazałam wam dlatego, bo ostatnio mam trochę gorszy okres, ale aktualnie nagrywam dla was weekly vloga, więc za tydzień możecie się spodziewać weekly vloga, ale nie obiecuję na 100%, bo nie chcę, żeby było, że coś powiedziałam, a tego nie ma. Mój pokój na razie wygląda tak, jak wam zaraz pokażę. Nie jest on w 100% skończony, ponieważ tej półki jeszcze nie ogarnęłam do końca, tej też. Nie mam jeszcze organizera na skincare, bo zastanawiam się, czy właśnie kupić. A więc jest on w 100% skończony i nie będzie części drugiej room makeover, tylko na pewno w jakichś vlogach wam będę pokazywała, jak sobie poukładałam, czy co kupiłam. Więc zachęcam was do śledzenia, a ja teraz wam pokażę mój pokój. A więc tak się prezentuje moje biurko i ta niedokończona półka. Tutaj mam nowy koc na łóżku oraz nowe plakaty, które dostałam z Angels Journals. Tam na półce mam na razie takie płótno, które mam z mamą i płytę Oliwii, ale bardzo bym chciała, żeby tam była jeszcze druga płyta Oliwii, więc muszę sobie ją kupić. Tutaj na razie na szafce nocnej nie mam jeszcze obrazu w ramce, bo muszę go wydrukować, ale na pewno wam wstawię gdzieś zdjęcie, jak już wydrukuję. Tutaj parapet wygląda tak, mam po prostu kwiatki Lego, ten wazon tam nie będzie stał i lampkę solną. Tutaj tak wygląda moja toaletka i tak półka z książkami. Tam na dole jeszcze nie poukładałam, poukładałam na razie te i te pędzle też tu nie będą stały, ale na razie stoją. No i tutaj szafa i mój fotel. Okej, a więc tak właśnie się prezentuje mój pokój, mi się bardzo podoba ta zmiana. I ja jestem po prostu zakochana i właśnie jeśli chcecie zobaczyć dalsze, że tak powiem, losy mojego pokoju, to serdecznie zapraszam was do śledzenia mnie, zapraszam was też na mojego Instagrama, na mojego nowego TikToka. Z TikTokiem ostatnio też leżę, w ogóle też tydzień temu nie było filmu, bo po prostu naprawdę ostatnio mam gorszy okres, nie potrafię się w ogóle na niczym skupić, nie umiem sobie nic zaplanować, dlatego po prostu mam nadzieję, że mi to wybaczycie i potrzebuję jeszcze trochę, żeby zacząć coś robić na tym TikToku. Jeśli macie jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć na moim TikToku, to naprawdę dajcie koniecznie znać, bo to mi dużo pomoże. I mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, zostaniecie na dłużej i możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. I widzimy się za tydzień o 17:30. Pa, pa!